Etap pierwszy. Stwórz dziennik, który posłuży za przewodnik po świecie. Etapy produkcji przedmiotu. Krok pierwszy. Wyrywanie kart. Hejo! Spodziewał się tutaj ktoś takiego wyzwania? Zapraszam na małą przygodę, gdzie stworzymy cały świat. Etap pierwszy. Krok drugi. Postarzanie kartek kawą. Zaczynamy od zrobienia dziennika zielarza, a przynajmniej taki jest pierwszy quest. Zacznijmy od zaparzenia kawy. Tutaj trzeba być ostrożnym, żeby się nie poparzyć i niczego nie oblać. Do kawy potem wkładamy kartki, dajemy im nasiąknąć, a potem trzeba odłożyć je do wyschnięcia. Można też zrobić to w inny sposób, mianowicie włożyć je do piekarnika, żeby przyspieszyć proces suszenia, ale bądźcie gotowi na to, że mimo wszystko ten proces zajmie kilka godzin. Przy okazji wybierzmy jakiś ładny papier, który przyda się nam później. Przy okazji postarzyłam też kilka innych kartek ozdobnych, które są za cienkie, żeby je suszyć w piekarniku, więc rozłożę je na kartki do wyschnięcia. I spokojnie, te kartki, które wchłaniały kawę, też zostaną użyte, także nie ma powodów do obaw. Etap postarzania kartek zakończył się sukcesem i możemy przejść do dalszej pracy. Etap pierwszy, krok trzeci. Składanie kartek w sygnatury. Sygnatura to po prostu kilka kartek złożonych w siebie, które potem zszyte tworzą blok kartek, który jest główną częścią książki. Ważne w tym kroku jest, żeby kartki były równo złożone na pół, co pomaga potem w zszyciu całości, tak żeby wszystko było prosto. No i polecam przy składaniu przygniatać czymś zgięcia, żeby były bardziej płaskie. Ja akurat używałam do tego zakreślacza. Dodam jeszcze tylko, że moje sygnatury składają się z 5 kartek i wszystkich sygnatur jest w sumie 8. Okej, ale skąd wziął się pomysł na tworzenie całej serii, z tego tworzenia świata? No, zasadniczo to bardzo lubię tworzyć nowe rzeczy i myślę, że tworzenie całego świata to całkiem spore wyzwanie. A żeby łatwiej było się wczuć, to stwierdziłam, że zrobię mistyczny dziennik zielarza. Uznajmy, że zamierzam zrobić w nim coś w rodzaju bestiariusza i klasycznego zielnika, co i raz wrzucając mapy i historie, jakie przeżył właściciel tegoż oto dziennika. No i mam nadzieję, że to wystarczająco ciekawy koncept. Etap pierwszy, krok czwarty. Zrobienie dziur w sygnaturach. Ten krok zaczęłam od posegregowania kartek, tak żeby ładnie przechodziły, kiedy będzie się przewracać strony. W końcu barwienie ich kawą zostawia pewne wzory, więc chciałam, żeby wszystko było spójne. Następnie przyszłam do zaznaczenia, gdzie powinny być dziury. Zrobiłam ich 6, ale popełniłam błąd używając taśmy do przytrzymania sygnatur w jednym miejscu. Cóż, taśma zjadła trochę papieru, ale skoro i tak ma być to stara księga, to nie będę za tym za bardzo płakać. Potem przyszedł czas na zrobienie dziur i w sumie można to zrobić nawet pineską. Akurat ja użyłam do tego cyrkla. Etap pierwszy, krok piąty. Zszywanie sygnatur. Okej, mały poradnik, zszywanie sygnatur ze sobą. Ja użyłam metody Kettle Stitch Binding, także jeżeli moje porady okażą się niezrozumiałe, to postaram się przypiąć jakiś tutorial w opisie.
Zacznijmy od tego, że biorę igłę i od środka pierwszej sygnatury w pierwszą dziurę ją wsadzam i wchodzę od zewnątrz w drugą dziurę sygnatury. Potem od wewnątrz do trzeciej, od zewnątrz do czwartej, no i tak dalej. Kiedy dotrę do końca, znowu wchodzę w piątą i wracam aż do pierwszej, tak żeby sygnatura była obszyta z dwóch stron. Potem przechodzę do sygnatury drugiej i gdy jestem na zewnątrz, muszę opleść igłę o nić, która jest w sygnaturze pod spodem i wrócić do tej samej dziury. Potem wchodzę do następnej, oplatam i wracam do tej samej. Proces powtarzam, aż nie dojdę do końca sygnatury. Potem wbijam igłę w kolejną sygnaturę i robię praktycznie to samo, tylko że zaplatam nić o sygnaturę spod spodu. Nie zaplatam o pierwszą, bo zepsuje się wszystko. Czyli przykładowo w sygnaturze czwartej będę zaplatać nić o sygnaturę trzecią. Jeśli skończy się nitka, to się nie przejmuję, tylko supełkiem łączę nową i zszywam dalej. Na końcu zszywania sygnatur zrobię supeł i obcinam niepotrzebną nić. No i gotowe. Mamy bloczek. Etap pierwszy, krok szósty. Wzmacnianie grzbiet. To dość prosty krok. Wystarczy posmarować grzbiet klejem, żeby był bardziej odporny. Etap pierwszy, krok siódmy. Tworzenie okładu. Zacznijmy może od wycięcia tekturki introligatorskiej, która będzie bazą naszej okładki. Po prostu odrysowałam na oko, jakiego rozmiaru potrzebuję i wycięłam potrzebne mi kawałki. Co do okładki, postanowiłam ją zrobić z samego papieru i nie bawić się w żaden materiał. Wątpię, by uczeń zielarza miał fundusze na takowe dobra, więc uznajmy, że papier jest wystarczająco dobry. Owinęłam najpierw tekturkę w brązowy papier, potem dokleiłam wcześniej topiony w kawie ozdobny papier i dokleiłam kolejne brązowe kartki, żeby móc je potem przykleić do książki. Etap pierwszy, krok ósmy. Dodawanie ostatnich detali. Ostatnim detalem, jaki chciałam dodać, był ochraniacze na rogi książki. Myślę, że się przydadzą, biorąc pod uwagę, że zamierzam wypełnić cały ten dziennik, więc nie będzie spokojnie leżał na półce i zapewne swoje przeżyje. Okej, zobaczmy, jak prezentuje się gotowy dziennik. Jeśli podoba Wam się projekt, to zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych części.